Od wczoraj kierowcy tankujący na stacjach mogą zaobserwować obniżkę cen paliwa. Na razie jednak nie ma mowy o drastycznym spadku cen i co za tym idzie ogromnym entuzjazmie kierujących. Mi się wydaje, trochę to poszło na dół, ale tak szału nie ma po prostu. Nie zwróciłem na to uwagi i nawet na to nie patrzę, szczerze mówiąc. Z tego co widzę, to niedużo. Było po 6,09, a jest 13 groszy. Głównie dlatego, by jak mówi większość, nie tracić nerwów. Obecne ceny odbijają się przede wszystkim na kieszeniach zawodowych kierowców i portfelach nas wszystkich. Wie pan co, dzięki rządowi musimy teraz pracować powiedzmy od wczesnych godzin rannych do późnych godzin wieczornych, tak skutką przerwą na obiad. Rodzina nas widzi tylko i wyłącznie, nie wiem, weekend czasem. Praktycznie tylko jeżdżę z dużym samochodem, to no niekoniecznie zwracam uwagę na to. Aczkolwiek no na pewno da się to uczuć, bo to nie jest kwestia tylko jakby wlania benzyny do baku, tylko Wszystko dookoła, tak? Wszystkie towary gdzieś podróżują, muszą dojechać do sklepów. Obniżka cen benzyny o kilkanaście groszy to efekt obniżenia podatku VAT z 23 na 8%. Taka obniżka ma obowiązywać do 31 maja i jest jednym z elementów tarczy antyinflacyjnej.